Dzień dobry Państwu, minęła 12, zapraszam na program Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a ze mną w studiu pan Wojciech Białek, analityk rynkowy, twórca bloga. Dzień dobry. Kłaniam się. Panie Wojciechu, to jest ostatni program w tym roku, więc najlepsza okazja, żeby porozmawiać o tym, co czeka inwestorów w tym 2019 roku. Pan zawsze patrzy na rynki globalnie, więc chciałem zacząć od tematu Stanów Zjednoczonych, bo ewidentnie końcówka 2018 roku to jest słabość tego rynku i mi się wydaje, że wiele osób, wielu inwestorów zaczęło się obawiać, czy to, co tam się dzieje, to jest początek bessy, czy jednak tylko silna korekta. Jakie jest pana zdanie? Bessa zaczęła się w styczniu. Rynek amerykański był do końca września relatywnie mocny na globalnym tle, ale to jest tylko kwestia różnicy struktury. Bessa trwa już 11 miesięcy, natomiast rzeczywiście ta słabość, którą teraz obserwujemy, czyli 8-miesięczny minimum w S&P w piątek i 14-miesięczny minimum dzień później, no to jest rzecz rzadko spotykana o tej porze roku. Jak pamiętamy z amerykańskiego folkloru, akcje kupuje się na Halloween i sprzedaje w maju i ten okres od mniej więcej wszystkich świętych jest zwykle dobry. W związku z tym słabość w tym okresie jest znacząca i jeśli dodamy do tego słabość w listopadzie, gdzie przez moment S&P był na półrocznym dołku, to znajdziemy tylko 4 precedensy historyczne w ciągu minionych 90 lat. No więc to jest 30 rok, czyli wielka depresja, w trakcie wielkiej depresji. To jest grudzień 41, czyli panika po atakach na Pearl Harbor. To będzie 73 rok, grudzień 73 roku, czyli tuż przed kryzysem naftowym i załamaniem rynku w 74 roku. No i ostatni tego typu przykład słabości w listopadzie i w grudniu to jest końcówka 2000 roku, czyli początek pękania bańki, właściwie już po pęknięciu bańki, ówczesnej technologicznej bańki, tak, hossy internetowej, dla której można znaleźć bardzo wiele analogii w obecnej sytuacji, bo przecież jest oczywiste, że minione 9 lat stało pod znakiem dominacji sektora IT wśród 10 największych spółek na świecie, 7 bodajże to są spółki zaliczane do tego sektora. To jest słynny FANG. To jest słynny FANG, to jest inny IT niż tam 18 lat temu, ale dalej jest to sektor, nazwijmy to, technologiczny, który rozkwita za każdym razem, kiedy powiedzmy ceny surowców są niskie i Amerykanie mają nadwyżkę, którą mogą inwestować w rozwój technologii, która potem opanowywuje świat. No i analogia z końcem 2000 roku jest dla mnie bardzo przekonująca, no i z niej wynikają dwie prognozy. Po pierwsze, że ktoś, kto nie sprzeda w przyszłym roku dolarów i nie kupi za to polskich akcji, to jak to mówią spekulanci, przegra życie, przynajmniej na następne kilka lat. Problem polega na tym, że... To już mam tytuł tego programu. Analogia z końcem 2000 roku sugeruje, że ten moment, kiedy trzeba będzie te zakupy poczynić, jest odległy ciągle jeszcze o 9-10 miesięcy, bo wtedy, w 2001 roku, dołek cen akcji na rynkach wschodzących został ustanowiony dopiero po atakach z 11 września, właściwie parę dni, parę tygodni później rynki wschodzące zaczęły robić minimum, którego już nigdy później nie pokonały w dół i stopniowo wkraczały w wielką hossę, która kulminowała, jak pamiętamy, potem w 2007 roku. Więc dla mnie wkraczamy ponownie w podobną fazę cyklu, co oznacza, że gdyby się trzymać tej analogii literalnie, to pierwsze 2-3 kwartały tego roku mogą być bardzo słabe. No ale prędzej czy później ta słabość wymusi zmianę polityki pieniężnej Fedu. Dolar
zakończy okres siły i wejdzie w wieloletnią bezsen, a rynki wschodzące wejdą ponownie w ten wieloletni okres inflacyjnej szczęśliwości. To jest mój podstawowy scenariusz, no a rynki będą się próbowały od niego odchylać. To teraz spróbujemy trochę poszukać w nim luk. Taka pierwsza, która mi się nasuwa, to trzymając się tej analogii historycznej z początkiem lat 2000, wtedy ewidentnie skala spadków była bardzo duża na S&P czy na Nasdaqu, bo to było kilkadziesiąt procent. Na ten moment S&P jest około 10% od szczytu licząc. Czyli trzymając się analogii, powinniśmy się spodziewać jeszcze mocnego tąpnięcia tu w tych pierwszych kwartałach 2019 roku? No, w tym scenariuszu celem tych zniżek są poziomy z dołka ze stycznia, lutego 16, czyli z dnia poprzedniej bez... Czyli tak. Oczywiście poszczególne rynki będą miały swoją specyfikę, ale orientacyjnie w tym scenariuszu super okazja do kupna pojawi się dopiero, gdy indeksy zaczną się zbliżać do poziomów z początku 16 roku. Co w wielu przypadkach to są duże odległości. Duże odległości. A zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na rozgrywkę między Trumpem a prezydentem Chin, bo on raczej wolałby występować w roli takiego człowieka, za którym stoi mocna gospodarka, mocna giełda. Tymczasem gdyby się zaczęło, mówiąc nieładnie, sypać na amerykańskiej giełdzie, to pewnie jego pozycja troszeczkę by zmarniała. Czy może chyba, że ta ostatnia umowa ze szczytu G20 to było takie przygotowanie na razie łagodnego gruntu? No, zgadzam się, że ewentualne porozumienie. Znaczy, dla mojego scenariusza opartego na tej analogii z grudniem 2000 są dwa główne zagrożenia. Po pierwsze, że Brytyjczycy dogadają się sami ze sobą i z Unią Europejską i w ostatniej chwili dojdzie do jakiegoś porozumienia, które oddali ryzyko takiego twardego, niekontrolowanego Brexitu. To dałoby na pewno jakiś krótkoterminowy impuls na początku roku, który by zaczął negować ten scenariusz, w którym teraz mamy jakąś raj świętego Mikołaja, który jednak w styczniu utyka na oporach i spadki ulegają wznowieniu, więc gdyby tutaj pojawiła się pozytywna niespodzianka, to byłoby to zagrożenie dla pozytywnego scenariusza. No i drugie podstawowe założenie, że to moratorium, że w trakcie obowiązywania tego moratorium na podwyżkę ceł z 10 do 25%, które wygasa bodajże 1 marca, jednak Trump z Chińczykami się dogada oba kraje dojdą do jakiegoś kompromisu, który pozwoli uniknąć eskalacji tej wojny handlowej. To jeszcze nie przekreśla, nawet gdyby te dwa pozytywy się wydarzyły, to jeszcze nie przekreśla całkiem pesymistycznego scenariusza, bo jeszcze mamy trzeci czynnik, czyli Fed, który w październiku osiągnął docelowe maksimum tempa ilościowego zaostrzania polityki pieniężnej, czyli z rynku znika 600 miliardów dolarów rocznie i widać w różnych segmentach globalnego rynku efekt tego zaostrzenia polityki pieniężnej, więc dopiero gdy ten trzeci czynnik, czyli trwające zaostrzenie polityki pieniężnej zniknie z horyzontu, można będzie mówić o zupełnie jasnych perspektywach. W dawnych czasach się mówiło don't fight the Fed. Potem wszyscy o tym zapomnieli, kiedy Fed podnosił stopy od czerwca 2004 do 2007 roku i nic się przez 3 lata nie działo. Teraz też podnosi od końca 2015 roku i nie przeszkadza to. Nie przeszkadzało to do niedawna we wzrostach cen na akcji, ale teraz doszedł ten element w postaci quantitative tightening. I tak jak wielu tłumaczyło Hossę z lat 2009-2000,
18 wcześniejszym drukiem pieniądza. No to teraz pamiętajmy, że ta hossa zaczęła się właściwie w 4 miesiące po początku druku pieniądza, rozpoczęciu quantitative easing. No to przez no, trochę na zasadzie symetrii, jeśli teraz mamy od ponad roku wdrażane quantitative tightening, dokładnie od września 17 roku. No i 4 miesiące później, w styczniu 18, rynki zaczęły się stopniowo osypywać w dół. Jeszcze mam taką jedną lukę, do której tak naprawdę zainspirowała mnie debata, na której pan ostatnio u nas był na forum inwestycyjnym, a konkretnie pan Jarosław Niedzielewski, który mówi, że dla niego nie ma bez recesji. No teraz nie ma mowy o tym. Amerykańska gospodarka jest w znakomitej kondycji. Tam jest najniższe chyba bezrobocie od kilkudziesięciu lat. Te odczyty PKB także są bardzo dobre. To pana niepokoi, że to się jednak troszeczkę rozjechało, gospodarka a giełda? To prawda. Jest jedna różnica dosyć istotna w porównaniu do sytuacji z końca 2000 roku. Wtedy już dawno mieliśmy po inwersji krzywej rentowności, czyli po pojawieniu się sytuacji, w której no powiedzmy rentowność dziesięciolatek zeszła poniżej poziomu rentowności dwulatek, co w okresie minionego pokolenia było niezawodnym sygnałem zapowiadającym w perspektywie następnych kilkunastu miesięcy początek recesji. Teraz, jakkolwiek ten spread jest na najniższych poziomach od 10 lat, bodajże plus 14 punktów bazowych obecnie, to ciągle taki sygnał inwersji się nie pojawia. Ale ja na to trochę patrzę inaczej. Mianowicie Amerykanie trochę z różnych powodów przespali wzrost chińskiej gospodarki i w ostatnich latach zorientowali się, że wyrósł im no, potencjalnie rywal do globalnej hegemonii. Amerykanów można wytłumaczyć. Po pierwsze w 1997 roku był kryzys azjatycki, więc myślenie o zagrożeniu z Azji no, wydawało się nieracjonalne. Potem był kryzys rosyjski, więc Ameryka zostały okrzyknięte no, globalnym, jedynym hipermocarstwem. Potem był boom 2000 roku, hossa internetowa, ogłoszono nadejście w Stanach Zjednoczonych nowej ekonomii. Potem były ataki z 11 września, więc Amerykanie się zajęli wojną z terroryzmem, wojnami w Afganistanie, w Iraku. Potem przyszła wielka recesja. Amerykanie też nie mieli głowy do... I dopiero teraz, kiedy ta gospodarka amerykańska no, jest w rewelacyjnej kondycji. Tak? Stopa bezrobocia najniższa od końca lat 60. Długość tego ożywienia za 4 miesiące wyrówna rekord lat 90. W ostatnich kwartałach padł rekord kwartałów przyspieszenia wzrostu gospodarczego, chyba 8 czy 9 kwartałów kolejnego przyspieszającego wzrostu gospodarczego, czego nigdy nie było. Nastroje konsumentów najwyższe od kilkunastu lat i tak dalej, i tak dalej. Ale ja z tego wyciągam trochę inny wniosek, mianowicie, że teraz Amerykanie czują, że mogą sobie pozwolić na dużo, to znaczy po pierwsze na zaostrzanie polityki pieniężnej, którego ofiarą padną nie oni w dużej mierze, tylko reszta świata, jak to zwykle bywa. Bo Amerykanie się przed skutkami tego zaostrzenia trochę zabezpieczyli, obniżając najbardziej od czasów Reagana podatki i no, idąc w stronę gigantycznych deficytów budżetowych, co trochę izoluje ich gospodarkę od skutków zaostrzenia, które objawią się w słabszych segmentach globalnego rynku, czyli nie, w Chinach, w Unii Europejskiej, co już widać, gdzie ta słabość jest na rynkach akcji jest znacznie silniejsza niż w USA. No plus te próby wydania Chinom wojny handlowej. Innymi słowy, ja z tej siły gospodarki amerykańskiej wyciągam trochę inny wniosek, mianowicie, że Amerykanie teraz będą prowadzić brawurową politykę no, międzynarodową, handlową i pieniężną, licząc, że oni wyjdą z tego relatywnie obronną ręką, natomiast przyciśnięci do muru Chińczycy poklepią matę i zgodzą się na no, jakieś duże, poważne porozumienie z Amerykanami, coś na kształt porozumienia dokładnie sprzed pokolenia, czyli z 1985 roku, tak zwanego porozumienia z hotelu Plaza, kiedy Amerykanie
jakby wymusili na swoich głównych partnerach handlowych zgodę na dewaluację dolara, której celem miało być zlikwidowanie tych galopujących już wtedy deficytów handlowych, deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych. Więc ja wierzę, że czy po dobroci, czy w wyniku takich gruźb, jak ta o kolejnej podwyżce ceł, Amerykanie jednak zdołają wymusić na Chinach takie szerokie, satysfakcjonujące Amerykanów porozumienie w sprawach handlu, własności intelektualnej i tak dalej, otwarcia rynków, co da impuls do nowej, cyklicznej hossy. Także Tylko pytanie, czy to będzie tylko hossa w Stanach Zjednoczonych? Czy też ona się rozleje na inne globalne rynki? Czy to się stanie z opóźnieniem? Czy to się w ogóle nie stanie? Bo problem polega trochę na tym, że jeżeli mówimy, że ta ostra polityka monetarna Fedu będzie teraz bardziej wpływać jednak na wszystkie inne rynki oprócz Stanów Zjednoczonych, to jak na przykład w tym kontekście zachowają się europejskie rynki, oczywiście ten dla nas najważniejszy, czyli warszawski. Na razie europejskie rynki, tak jak zwykle, zachowują się słabiej niż amerykańskie, czyli wszystko się jakby... Ja mówię o sytuacji, w której w drugiej połowie tego roku Fed, widząc globalną słabość, odpuszcza. Amerykanie dogadują się z Chińczykami w sprawach handlu, czyli to porozumienie umożliwia osłabienie dolara, bo kwestia deficytu zostanie wynegocjowana w rozmowach polityków. Czyli politycy zagwarantują, że ten deficyt nie będzie narastał, w związku z tym dolar będzie mógł się osłabić. A słabość dolara oznacza hossę surowcową i inflacyjny impuls dla rynków wschodzących, jak to zawsze bywało. Jeszcze wrócę też do tej inwersji krzywej rentowności, bo ostatnio sporo się mówiło o tym, że dwuletnie rentowności przekroczyły pięcioletnie, jeśli chodzi o amerykański dług, bo pan mówił przed chwilą o dwuletnich kontra dziesięcioletnie. Czy w tym krótszym ujęciu czasowym to nie jest dla pana niepokojący sygnał? Bo niektórzy twierdzili, że to na przykład właśnie to, że dwulatki zaczęły być bardziej cenione niż te pięciolatki, oznaczało, że w perspektywie dwóch lat może nam się jednak zbliżać recesja. Też nie przesadzajmy z przejmowaniem się przyszłą recesją. Ja sprawdzałem, w jakiej odległości rynek akcji amerykański zaczyna wyczuwać początek recesji. To jest zwykle pół roku, to znaczy rynek nie widzi dalej niż pół roku do przodu. Tak? Więc to, że będziemy mieli recesję za dwa lata, bardzo niewiele mówi o tym, co rynek będzie robił w najbliższym czasie. Oczywiście wystramianie się tej krzywej to jest pewien proces. Pamiętajmy też, że nie wiem, trzymając się spreadu 2,10 pojawiały się fałszywe sygnały, to znaczy krótkotrwałe inwersje, które nie prowadziły do recesji. Moim zdaniem, przynajmniej w okresie minionego pokolenia da się to odsiać, czekając na ujemny spread większy niż 0,08%. Ciągle jeszcze mamy tam 20 kilka punktów bazowych do przejechania. No i wtedy teoretycznie zacznie się odliczanie do początku recesji, ale średnia odległość między inwersją a początkiem recesji to znowu było kilkanaście miesięcy. Więc to jest proces. Oczywiście rynki dzisiaj są znacznie bardziej świadome, bo znaczenie tego sygnału Alan Greenspan w dawnych czasach spopularyzował ten wskaźnik i on teraz jest powszechnie śledzony, w związku z tym, gdyby inwersja miała się pojawiać, to reakcja od razu będzie wyprzedzająca, ale ponieważ ten proces zwykle długo trwa, więc po wstępnej reakcji powinno przyjść odreagowanie, bo jak mówię, zwykle między pojawieniem się na rynku obligacji inwersji a początkiem recesji mija ponad rok. Na razie od strony pozytywnej miesiąc temu zaczęła się obligacja, jakby ćwiartka cyklu koniunkturalnego, która najbardziej sprzyja rynkom obligacji.
jak sobie przypomnimy ten taki klasyczny schemat alokacji aktywów, tam gotówka, obligacje, akcje, surowce, no to obligacje do poprzedniego miesiąca były w beście, rentowności rosły, natomiast w ciągu ostatniego miesiąca mamy bardzo silny ruch w rentowności w dół, czyli cen w górę. Widać to również u nas, gdzie rentowności 10 latek zeszły do dwuletniego dołka, a indeksy polskich długoterminowych obligacji skarbowych wyszły na nowe rekordy. No, więc ćwiartka obligacyjna poprzedza ćwiartkę akcyjną, ale no, myślę, że nie należy aż tak bardzo się spieszyć. Podstawowy cykl ma średnio koniunkturalny, ma średnio 40 miesięcy. Każda z tych ćwiartek ma średnio 10 miesięcy, więc no, faza obligacyjna dopiero teraz się zaczęła. Jak patrzymy... Czyli w trzecim kwartale przyszłego roku zacznie się ćwiartka akcyjna? No, mniej więcej. Gdyby tak patrzeć na to mechanicznie, ja sobie robię taki wskaźnik szerokości globalnej koniunktury, to znaczy biorę indeksy wskaźników wyprzedzających dla wszystkich krajów OECD i no, patrzę, które z nich robią roczne maksima czy roczne minima i agreguję to. I ten wskaźnik jest użyteczny, bo wyprzedza dynamikę polskiego PKB o średnio 7 miesięcy. No i on nurkuje w dół i ma wartość równie niską jak jedynie w 2000, no właśnie pod koniec 2000 roku i pod koniec 2008 roku. To są w ciągu minionych tam, nie wiem, 30 lat, 20 kilku lat jedyne dwa przypadki, kiedy ten wskaźnik sugerował no, tak znaczące pogorszenie globalnej koniunktury, co oznacza, że no, nie ma się co jeszcze specjalnie z tą zrzucaniem się na kupno akcji no, spieszyć. Na razie u nas jeszcze to spowolnienie praktycznie do nas jeszcze nie dotarło, co bardzo pozytywnie świadczy o polskiej gospodarce, że w momencie, kiedy wzrost w strefie euro spada do dwuletniego dołka, my ciągle się tam trzymamy w okolicach 5% dynamiki PKB, no ale no, realistycznie patrząc, trudno będzie to w warunkach globalnego spowolnienia trudno będzie to trzymać, więc no, zakładam, że no, jeszcze pierwsze półrocze będzie relatywnie słabe. Oczywiście ze złośliwościami ze strony rynku. Pamiętam pod koniec 2017 roku w podobnych okolicznościach mówiłem, że hossa skończy się w pierwszym półroczu 2018 i potem zacznie się bessa. No i w praktyce hossa skończyła się już pod koniec stycznia, więc oczywiście rynki są no, złośliwe i będą i świadome w większości tego, co ja mówię, no bo to nie są jakieś specjalnie odkrywcze. To jakby te wszystkie prawidłowości widać, więc można sobie wyobrazić, że rynki będą próbowały jakieś psikusy robić, w szczególności w sytuacji, w której no, z trzech takich intuicyjnie najważniejszych czynników, czyli Fed, wojna handlowa, Stany, Chiny i Brexit. Dwa są, właściwie wszystkie trzy są pod kontrolą polityków, no, w których procesy decyzyjne nie mamy wglądu, a należy rozsądnie, ostrożnie założyć, że będą nas chcieli przechytrzyć. Czyli w zasadzie mamy ładnie nakreślony scenariusz na ten 2019 rok. Taka wiadomość dla inwestorów jest trochę smutna, że muszą się jeszcze w cierpliwość trochę uzbroić, a wyceny kuszą, bo zwłaszcza SWIG 80 czy MWIG 40 są tak nisko, że chciałoby się już kupować. Podczas debaty, o której wcześniej wspominałem, pan mówił taką ciekawą prognozę, że trzeba się wstrzymać, a potem kupować takie tradycyjne spółki,
czyli nie producentów gier komputerowych, ale raczej producentów dywanów na przykład. Pan podtrzymuje? Tak, to z książki Zenona Komara, sztuka spekulacji, zapamiętałem właśnie. Kapsle i korki, producentów kapsli i korków. No, to trochę wynika z tej analogii z końcem 2000 roku. Jesteśmy po właściwie 9 latach super hossy w sektorze, nazwijmy to, technologicznym. Tak. I nędznej koniunktury wszędzie, no nie wszędzie indziej, ale w tej tak zwanej starej ekonomii. Tak. Wszyscy spekulanci z GPW potwierdzą, że przynajmniej od 2010-2011 roku na WIG-u 20 zdominowanym przez właśnie tam old economy, tak? To są te takie w większości post-PRL-owskie dinozaury, no tego typu mało seksowne. No, jeden CD Projekt Red, prawda, wiosny nie czyni, a przez większość tego czasu i tak no, nie był w WIG-u 20. Więc no, wszyscy potwierdzą, że w tego typu spółkach starej ekonomii od lat panował generalnie marazm. Tak? Co było zupełnym przeciwieństwem okresu 2001-2007, kiedy stopniowo no, ten sektor rozkwitł i wszystkie te, nie wiem, huty szkła, Oława i inne apatory drożały po kilkudziesięciokrotnie, czy nawet bardziej. No, oczywiście to było tylko echo globalnego impulsu inflacyjnego, który był możliwy, bo w Stanach pękła bańka, Fed obniżył stopy do 1%, dolar rozpoczął wieloletni proces spadkowy, w związku z tym wyceniane w dolarach surowce weszły w silne hossy, no i wszyscy producenci czegoś, surowców i towarów mocno skomodytyzowanych, nagle odzyskali no, pricing power, mówiąc z cudzoziemska, czyli no, zdolność do podnoszenia cen, czego od lat w warunkach jakby mocnego dolara i takiej raz słabnącej, raz nasilającej się presji deflacyjnej nie ma. No, czasy producentów kapsli i korków moim zdaniem wrócą, ale no, warunkiem tego jest no, jednak pęknięcie tej bańki w Stanach, które wymusi na Fedzie od zmiany kierunku polityki pieniężnej. No i rozwiązanie tej kwestii chińskiej, bo no, jeśli ten spór będzie trwał dalej, Chińczycy przed cłami się będą bronić dewaluacją juana, co będzie czynić chińskie towary, które są przecież konkurencją dla naszych producentów kapsli i korków i dywanów. A więc dopóki ten problem też nie zostanie jakby jakoś rozwiązany, to ciągle ten impuls inflacyjny nie będzie nadchodził. Jest jedno poważne zastrzeżenie. Zdaje się, że w tej debacie, o której pan wspomniał, Jarek Niedzielewski do tego nawiązywał, mianowicie, że skończyły się czasy no, obfitości siły roboczej w Polsce. Tak? A to znaczy w tym 2000 roku stopa bezrobocia była trzykrotnie wyższa i rosła, co oznacza, że można było pracowników znaleźć łatwo i tanio. Teraz stopa bezrobocia jest tam poniżej 6%. W praktyce to oznacza, że no i płace rosną powiedzmy w tempie 7%, co jeszcze nie jest zabójcze, ale w warunkach braku możliwości podnoszenia cen, bo koniunktura na świecie jest no, w strefie euro najgorsza od 2 lat, więc nie jest rewelacyjna. No, problemem jest no, zdolność tych naszych małych spółek, tak, w ciągle spadających, w których akcje są, wchodzą w skład ciągle spadającego od tam 2 lat prawie SWIG-u. I no, jest to poważny argument, że po prostu no, czasy się zmieniły i teraz dla wszystkich sektorów pracochłonnych, czyli dla tych
producentów kapsli i korków i dywanów, no dobre czasy się już bezpowrotnie skończyły. No ale może jest to argument za kupowanie producentów akcji producentów maszyn, no bo teraz jedynym sposobem, w szczególności kiedy od stycznia Ukraińcy się przeniosą do Niemiec, no to jedynym sposobem na utrzymanie czy wzrost zysków będzie zastępowanie drożejącej i trudno dostępnej siły roboczej mechanizacją. Właśnie miałem powiedzieć, że być może wspomoże nas zagraniczna siła robocza, no ale ona faktycznie też będzie ruszać tam, gdzie lepiej płacą. Także no, jak zwykle na rynkach wiele znaków zapytania, nigdy nic nie jest klarowne. Ale myślę, że scenariusz bazowy wiemy, jaki jest. Wiemy też, że ewentualnie jak zacznie rosnąć, to producenci kapsli i korków. Także myślę, że spotkamy się za kilka miesięcy i będziemy mogli sobie zweryfikować prognozy. Może je zaktualizować, może podtrzymać. Zobaczymy. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję. Państwu z racji tego, że jest ostatni program w tym roku, życzę samych udanych inwestycji w 2019 roku. Mam nadzieję, że nasze programy się Państwu jakoś w tym przydadzą. Wracamy już, zdaje się, w środę, wtedy program na żywo o 12:00. Przypominam też, że wszystkie nagrania z Parkiet TV są dostępne na naszym kanale na YouTubie. Do zobaczenia.